Reprezentanci 47 samorządowych podmiotów członkowskich Euroregionu Nysa wybrali na nową pięcioletnią kadencję prezydenta, którym ponownie został Piotr Roman. Na początku w rozmowie z nami wspominał on historię Euroregionu. W Europie Środkowo-Wschodniej to był pierwszy euroregion, czyli nie tylko w Polsce. Zresztą jego powstawanie to był wynik wielkiej odwagi osób, które najczęściej działały w opozycji demokratycznej z Niemiec, z Czech i przede wszystkim z Polski. Te spotkania odbywały się głównie w Zittau, w Bogatyni, czyli na trójstyku państw. Była to wielka odwaga, dlatego że w Warszawie nikt nie wiedział, co to są euroregiony. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Dzisiaj jest tak, że rząd traktuje nas jako takiego społecznego partnera do uwzględniania pewnych decyzji, a wiemy, że procesy decyzyjne w Unii Europejskiej wymagają uczestnictwa partnerów społecznych. Mowa była także o problemach, z jakimi euroregion będzie musiał się zmierzyć w związku z zapowiadanym Brexitem z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii. Przyszłość to jest przede wszystkim na dzisiaj, taka bieżąca przyszłość, to nasze uczestnictwo w tworzeniu zasad rozdziału środków na współpracę przygraniczną, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nas szczególnie dotyczy granica zachodnia i południowa i chcemy uzyskać tam jak najlepsze warunki. Problemów jest kilka, dlatego że my wiemy, że budżet Unii Europejskiej przeznaczony na politykę spójności będzie około 20% mniejszy, a to przede wszystkim w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii. Ten Brexit przewidywany jest w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a to oznacza, że Wielka Brytania przestaje płacić składkę. My spotkaliśmy się z panem europosłem Janem Olbrychtem, który mówił o tym, że ten budżet na przyszłość jest już ustalany bez tej składki Wielkiej Brytanii. Ale jest parę innych rzeczy, ponieważ Komisja Europejska, Parlament Europejski wprowadzają też inne wydatki, jak na przykład wspólna polityka obronna, tworzenie kontyngentu wojskowego, co też pochłonie część środków, którymi Unia dysponowała. Równocześnie trwają prace na linii rząd Polski - Unia Europejska nad nowym sposobem rozdziału wspomnianych środków. Jedną z propozycji, przedstawioną nam kilka dni temu w Ministerstwie Rozwoju, jest utworzenie na pograniczu polsko-niemieckim jednego programu, a nie tak jak było do tej pory trzech programów. W trakcie 40. konferencji krajowej Euroregionu Nysa wybrano także wiceprezydentów. Tę rolę pełnić będą Krzysztof Wiśniewski oraz Jerzy Łużniak. To jest twór, który warto, żeby mocniej zaistniał. Dokonano także wyboru skarbnika, został nim Edward Dudek. A Euroregion Nysa do tej pory zrealizował już tysiące projektów, w których udział wzięło setki tysięcy ludzi. Mnóstwo różnych eventów, mnóstwo różnych zadań związanych z budową infrastruktury, mnóstwo działań mających na celu integrację mieszkańców po nie obu, a po trzech stronach granicy, bo mamy tu do czynienia przecież z samorządami z Niemiec, Czech i Polski. Trudno sobie w tej chwili wyobrazić funkcjonowanie Dolnego Śląska bez Euroregionu Nysa. Wszystkie informacje dotyczące projektów i funduszy, które można pozyskać z Euroregionu Nysa, znajdują się na stronie internetowej euroregion-nysa.eu.